Hej, z tej strony QK, witam w kolejnym odcinku Wreck'n'Roll Resident Evil 3. Tak, więc na czym tu stanęliśmy? Mieliśmy wrócić po te kable na szyję. O, tu są jakieś naboje, fajnie. Czyli wracało się tu, jak nie mam, tak? Czyli tu. Tak jest. To biegnie. Sam, dobra. Są. To dobrze, że są kable. Oczywiście, że chcemy. Nie biegniemy z powrotem. Cóż, w sumie na razie te kable chyba nam nie będą potrzebne. Chociaż tak, dobra, będą. Ale można jeszcze je wziąć potem, bo tutaj też występuje solidki backtracking, tak jak w wielu grach od Capcomu. Dobra, póki co to schowamy. To jest bomba. To tak. 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 Dobra, to wszystko zostawimy. Chociaż obra też. To co chciałem zrobić? Ja chciałem jeszcze zmiksować te roślinki, pewnie, żeby mieć zajebiste do miksa. DJ QK na. Nie już. Combine, ok. Teraz można to schować spokojnie. Ale tutaj kurczę, nie wiem, czy jest jakieś spowolnienie FPS-ów, czy co. O, teraz szybko jeździ. A. No, teraz też nam muszę powiedzieć. Whatever. Wcześniej nie jeździł szybko. Co ja chcę wziąć? Aha, ale tutaj nie ma dobrej tej amunicji, w końcu gramy na hardzie. Dobra. Czyli jedziemy dalej. Co tu się kryje? Freeze, please. Holy shit. Ja się boję. Trafię w G? Dobra, teraz będę musiał wyciągnąć większy ogólny. No to tak jest. Tutaj widzieli mapę. Downtown. Czyli co tu mamy? Restaurację w pobliżu. Newspaper office w pobliżu. Substation w pobliżu. O kurwa. Gas station. Trolley. Wow, tyle rzeczy do zwiedzania normalnie. O. No to lecimy. Po kolei. Prawie. Cóż to ja? Kur... Tak, QK, tak. Z paniki strzeliłem do góry, to jest po prostu czysty profesjonalizm. Boom! Headshot. Okej. Pozabijam. Ten pewnie coś ma. Tak jest. O, proszek. Żołnierz lubiał trochę z prochami pochodzić. Dobra, idziemy. Coś tu będzie ciekawego. Nie tu byłem. No widzę, że moja orientacja w terenie jest dzisiaj zaskakująco efektywna. Czyli tu mam być. Tak. O, jakiś fajny robotnik. Hejo. Ja po nim chodzi, mam sobie otyp. Po nodze cię. O, połamałem ci kości. Gdzie mi jest? Nie, sporna Jill. Hello. Tam ktoś strzelał. Pobiegnijmy za tym kimś. O, pełno roślinek. Zostawimy na później. Chociaż? Mogę być drugą stroną, no ale dobra, mam drobną stronę przynajmniej. Czy tu coś jest? Ach, proszki znam. Ale będzie wciąga mieszania tego, żeby były naboje. Pięknie.
dzięki temu nie mam miejsca. Nie muszę się martwić, że muszę brać jakieś ważne kwestie temy i w ogóle. City Guide. Bardzo pomocna lektura. Polecam. Dla wszystkich kolekcjonerów. Wszystkich City Guide. Jesus. No, prawie mi się udało. Ale jak fajnie ten dzwonek. Ale przydałoby się jedno. Gin. Jaka ta gra jest straszna. Wstał jeszcze. Widzieliście to? O Jezu. A jaka rozpięta. Jezu. Koszulka. No, sexy. To mięso na klacie. Co tutaj dalej jest ciekawego? Aha, czyli mamy naboje i mamy korkę. A najpierw trzeba proszek odstawić. Odstawiamy, bo to już jest naprawdę. Kary, gody. Naboje najważniejsze. Korbka też ważna. I na wszelki wypadek, jak to QK lubi czasem sobie polamić niespodziewanie, wezmę sobie. Dobra. Choć w sumie możemy tą korbkę chyba na razie schować. Dajmy ją tutaj między roślinkami, to się będzie maskować niepozornie. No i co, i lecimy stąd. Tak, i teraz trzeba wrócić do restauracji. Bo tam jeszcze wszystkiego nie ogarnęliśmy. O, musimy iść tu. Już nie wiem po co. Heavy looking cover. There's a hole to hook something on too. Wow! Możemy coś huknąć. Znaczy to możemy kupić czymś. Co to może oznaczać? I teraz dedukcja mody on. Używamy lockpicka. Tak jest! Kurwa ninja, kolejny poziom. Zamiast drzwi otwieramy szafki i mamy fire hook. Pewnie hookiem można coś huknąć, więc huknijmy. O, ten się tutaj maskuje. Fuck yeah! Co z nim robimy? Możemy uciekać do na dół, tam. Ale na dole nic byśmy nie porobili oprócz topienia się i byśmy musieli wrócić znowu walczyć, więc używamy drugiego sposobu, czyli... Are you crazy? Nie, Jill się czuje bardzo zajebiście. Nie, Jill? Jest świetnie! Powiedz mu! Hej! A może z buta? A może. Co, Karol, znęcamy się nad nim? Chodź, ja go od tyłu, tak, widzę, że załapałeś się, co chodzi, no? Jedziemy, no chodź. Nie chciałeś nigdy trójkąta z tym czymś? Jakiś kurde Shimei.
A, co robimy? Schodzimy na dół? Nie schodzimy, bo tam nic nie ma. Dobra, co następnie? Następnie powinniśmy iść tam, bo tam jest łatwiej do walki. Tak, idziemy. No. Carlos, ty go tankuj, ja napierdzielam. Tankuj go, tankuj, tankuj. Jedziesz, no chodź, chodź, to tankuj go. No. Jedziesz go. Jedziesz, jedziesz. O Jezu, złapał mnie. Jak ty mnie pilnujesz? Napierdzielaj go, napierdzielaj. Nie, znowu podejdzie do mnie. Napierdzielamy go, napierdzielamy. Strzaję mu heada już. 20 razy. Ra, ra. Carlos, uciekaj. Ra. O Jezu, dostałem. O Jezu, on ty... No. Leżysz. Kurczę, przesuwam go. Chodzeniem, patrz. Ej, wkurzył się. On chciał tu leżeć, ja go przesunąłem. O, o, o. Ra, ra, ra. Napierdzielamy! Napierdzielamy! Gdzie jesteście? Carlos! Tankuj! Tankuj go! Jedziemy, skurczybyka! Tak, twój stary, ja. Piękny Carlos, nie udałeś, że się też trzymasz tutaj za wątrobę, bo wiesz. Dobra, lecimy. Ale dobry z nas zespół. Pamiętaj, ty zawsze wszystkich bierzesz, ja uciekam i będzie porówno. Takie jest. Katzenka. Tak. Sure. Umbrella is the reason why this whole mess began. Look, but just listening, his higher hands. You don't really think the master would tell his dogs why they have to retrieve the stick he just threw? If you want answers, you should talk to someone else. I am not your brother. Believe it or not, we're only here to rescue the civilians. If you can trust me, then help us. Think about it. Jaki dramatyczny, think about it, YouTube. Poza tym tak, noś na plecach, kurde, ten znaczek Umbrelli w ogóle się nosi jak komandos. Pracuj dla nich, ale chodź dookoła i wszystkim mów, I'm not with Umbrella. Jesus, gdzie on się uczył kłamać? Pewnie opuścił parę ćwiczeń dla tych komandosów. Dobrze, co my tu potrzebujemy? Potrzebujemy się trochę uleczyć, ale wydaje mi się, że wystarczy ta roślinka. Starczy? Starczyła, okej. Okay. Czyli trzeba wziąć niebieski kryształek, tak. Ależ ja jestem normalny, genialny. Tutaj, tam, okej. Okay. I lecimy dalej. I co tym razem będzie? Teraz idziemy do newspaper, coś tam. I z tego co mi się wydaje, możliwe, że będę potrzebował korki, ale, ale nie wiem, czy mi się dobrze wydaje. Lecimy. Go. O, nie ma nic. Dobra, tutaj trzeba użyć kryształku. I brakuje jeszcze jednego. Tak, not enough. Krystals. Co masz w bucie? Masz naboje w bucie. Dobrze. Lecimy. A ty masz coś, nie masz. A ty coś masz, też nic. Dobra, lecimy. Bo jakieś ładne drzwi. Spray. Boże, ja tego chwilę mam. Rzeczywiście powinien tutaj latać z Carlosem jako support. A on by tankował. A żadnego DPS-a byśmy nie mieli wychodzą. Zdjęcie. Foto.
Nawet Photoshopa zombie nie potrzebują, żeby wyglądać inaczej. Jest tam tak, jest, włączony power. Ale jednak nie potrzebowałem korbki teraz. Dobra, jest. Jesus. Cóż to było? Lecimy. To było straszne. Jezu. Nigdy wam się nie przyznawałem, ale boję się panicznie rozwalonego szkła. Jezu. Drzwi bardziej. Okej. Taki wydech. Ta gra potrafi przestraszyć. Ja wam to już mówiłem, naprawdę. Jezus, tam jeszcze zombie jest. Skąd tu jest zombie w tym mieście w ogóle? Swoją drogą ciekawe, czy Nemezis też zabija zombie. Tak chociaż dla zwały. Kombosy na ich, albo coś w tym stylu. Nie strasz, stać. Coś tu jeszcze jest, podać mogę. O, to jest ktoś, który udaje, że nie żyje. Teraz już nie musisz udawać. Wcześniej też nie musiałeś, bo nie żyłeś, ale chodziłeś. Jaka kurczę psychologiczna zagadka. O, foto C. Super. Bardzo dużo przedstawia. Ktoś zrobił zdjęcie z mojego openingu i teraz myślę, że wszyscy będą coś gdzieś. Reporter's Memo. Tak jest. Jakiś spin-off pewnie z serii od Mercenaries Diary. Na pewno. Tak, ja się znam na takich rzeczach. Jesus, te drzwi zawsze potrafią naprawdę przyprawić o palpitację serca. Ale mówiłem, ta gra wymiata. Widać Capcom. Widać Resident Evil, widać Nemezis, szkło, drzwi, wybuchy, zombie. To jak widzicie, nawet straż pożarna nie ogarnęła tego. Walczyli z tym szkłem i z tymi drzwiami. Dobra. I używam drugiego kryształka. A po kryształku... Nie, niebieski jest kryształku, a ten jest kryształku, tak. Tak, ja o tym czytałem. No, kolory mają wpływ na to, jak się czyta. Jak się wymawia. Tak jest. Co to był za znaczek? Oho, jakiś spadający ludzik. Tak, uważaj, bo się wyjebiesz ze schodów. One są takie strome, duże i w ogóle gigantyczne. Trudne do przejścia. Chyba, że zauważyli, że tam chodzą zombie i zrobili ten znak dla zombie, no to... W ogóle to już ma więcej sensu, bo zombie... Już prędzej się wali. No, ale skoro kryształki mamy wsadzone... Po co zrobimy tylko save'a? Dobra, nie może. To znaczy, że możemy kończyć na dzisiaj, więc dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Jill się czuje bardzo zajebiście. Nie, Jill? Jest świetnie. Powiedz mu.